Miły dzień dobry. Pirat Wojtek, witam was na kolejnym spotkaniu. I znowu będziemy losować kraj, o którym dzisiaj wam opowiem. Poruszamy naszym magicznym globusem. Tak, ruszamy globusem, szybko, szybko, tu. Trafiłem na, tak, na Wyspy Kanaryjskie. Takie wyspy, które znajdują się na oceanie, który się nazywa Atlantycki. Słuchajcie, na Wyspy Kanaryjskie w dzisiejszych czasach można już dolecieć niezwykle szybko. Lot z Warszawy trwa tylko 5 godzin. Ale jeśli chcielibyśmy tam popłynąć jachtem, no to potrzebujemy nawet na szybkim katamaranie co najmniej 3 tygodnie żeglugi bez przerwy. Oczywiście nie musimy tak szybko żeglować. Najfajniejsze w żeglowaniu jest, jak odwiedzamy dużo portów, tam spotykamy dużo ciekawych ludzi, rozmawiamy z innymi żeglarzami, ale gdybyśmy tak prosto, na przykład z Gdańska, chcieli popłynąć do Las Palmas, które jest stolicą Wysp Kanaryjskich, no to myślę 3 tygodnie byłoby potrzeba takiej żeglugi cały czas, bez zawijania do portu. Słuchajcie, te Wyspy Kanaryjskie są bardzo ciekawe, bo znajdują się stosunkowo niedaleko, jakieś 3 dni żeglowania od zachodniego brzegu Afryki, a w Afryce w tej części jest Sahara. Z tej Sahary wieją wiatry w stronę Wysp Kanaryjskich i w związku z tym ta strona Wysp Kanaryjskich, która jest od strony Afryki, jest sucha. Bardzo gorąca, piękne plaże, jak ktoś się lubi kąpać na plaży, to piękne, piaszczyste plaże. Natomiast zachodnia strona Wysp Kanaryjskich, która znajduje się po stronie Wielkiego Oceanu Atlantyckiego, jest już nie taka sucha. Jest tam wilgotno, piękne lasy, pada trochę więcej deszczu. W górach można spotkać nawet lasy, które nazywamy lasami deszczowymi, czyli takie lasy, które są bardzo zielone, mają liany i pięknie wyglądają. Także na Wyspach Kanaryjskich możemy spotkać bardzo różne krajobrazy. Od krajobrazów pustynnych, wulkanicznych, po piękne wzalesione wzgórza, piękne zielone tereny. Tych wysp jest stosunkowo niewiele. 5 czy 6 dużych wysp. Ja najbardziej lubię wyspę, która się nazywa Teneryfa. Ona nie jest duża, kilkadziesiąt kilometrów średnicy, ale ponieważ jest to wyspa pochodzenia wulkanicznego, to znajduje się na niej wygasły wulkan, nazywa się Pico de Teide i wznosi się ponad 3,5 kilometra nad poziom morza. Można tam podjechać samochodem, ale na sam szczyt to już trzeba wyjść piechotą. Jeśli ktoś jest zmęczony, to po drodze jest kolejka linowa, można sobie pomóc kolejką linową. Słuchajcie, w rejonie tego Pico de Teide, tego szczytu Teide, krajobrazy są iście wulkaniczne, takie ciemne, bazaltowe skały, czasem czarne. Wygląda to wszystko, jakbyśmy byli prawie na Księżycu, na wulkanie. Może dlatego właśnie w tym rejonie kręcono wszystkie filmy kowbojskie, które były produkowane w Europie. To są właśnie takie pustynne, suche i wulkaniczne krajobrazy. Ale wyspa Teneryfa ma także inne krajobrazy. Tak jak mówiłem, od strony Afryki są piękne, piaszczyste plaże, można się kąpać. Na Wyspach Kanaryjskich właściwie można powiedzieć, że nie ma pór roku, bo praktycznie przez cały rok słonko wstaje o 6 rano, a zachodzi około 6 wieczorem. A to dlatego, że Wyspy Kanaryjskie są położone w strefie subtropikalnej, niedaleko równika i tam po prostu nie ma takich pór roku jak w Polsce. Ja do was teraz mówię, jest dzisiaj 30 marca, wyglądam przez okno naszej firmy i widzę, pada śnieg, gęsty śnieg. A słuchajcie, a na Wyspach Kanaryjskich
Temperatura przez cały rok waha się od 20 do 25, 30 z latem stopni Celsjusza. Krótko mówiąc, jeśli nie lubicie zimy, to te Wyspy Kanaryjskie są dla Was najlepszą miejscówką. Wyjeżdżacie w październiku, tutaj w Polsce zaczynają się słoty jesienne, przymrozki, a tam temperatura 25 stopni, może 20 stopni, czyli tak jak nasz letni Bałtyk. I tak jest przez cały okres świąt Bożego Narodzenia, praktycznie aż do marca. Od marca zaczyna się troszeczkę nagrzewać powietrze, temperatury 25, maksymalnie latem podobnie tak jak u nas. Ale mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, mówimy o nich Guanczowie, to chyba nigdy nie widzieli śniegu, bo tam temperatura właściwie nie spada poniżej 15 stopni nawet nocą. Warto, żeby odwiedzić też taką inną wyspę, nazywa się Gomera, i jeszcze jedną wyspę nazywa się La Palma. Oczywiście La Palma, dlatego że rosną tam palmy. Na Wyspach Kanaryjskich w sposób naturalny rośnie naprawdę dużo palm. Namówcie kiedyś rodziców, żeby Was tam koniecznie zabrali. Najlepiej w rejs ze sztormgrupą.